W dzisiejszym filmie, który będzie ósmą częścią serii, w której przedstawiam Ci 100 najlepszych pomysłów na aplikacje do swojego portfolio, a zarazem do nauki programowania, przedstawię Ci 10 aplikacji biznesowych. Spróbuj sam na jedną z wymienionych przeze mnie aplikacji lub możesz po prostu e, zainspirować się tymi pomysłami i napisać podobną aplikację. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą dotnet. Baza wiedzy dla zespołu. W każdej pracy, nie tylko w pracy programisty, co jakiś czas trafiamy na podobne problemy czy błędy. Tak samo z podobnym problemem, który rozwiązaliśmy jakiś czas temu, może się spotkać inna osoba z naszej firmy. Cenna może być taka aplikacja, baza wiedzy w zespole czy nawet w całej firmie, gdzie pracownicy będą dzielić się swoimi problemami i przede wszystkim opisem, jak sobie z danym problemem poradzili. Tutaj istotne będzie, żeby zrobić dobrą wyszukiwarkę takich tematów. Można też tagować wszystkie posty, i przede wszystkim potrzebny będzie zawsze dobry opis. Także jak najbardziej możesz spróbować sam stworzyć taką aplikację, a może przy okazji wykorzystać ją już w Twojej obecnej firmie. Aplikacja mobilna do zarządzania magazynem. Aplikacja do zarządzania magazynem może to być aplikacja mobilna tak, żeby była poręczna i którą magazynier zawsze będzie mógł mieć pod ręką. Taką aplikację można wykorzystać do Przyjmowania towarów, roznoszenia produktów na odpowiednie półki, robienie inwentaryzacji, przygotowanie towaru dla klientów itd. Możesz też pójść krok dalej i stworzyć aplikację, która już będzie zarządzać całym magazynem, czyli śledzenie stanów towarów, zamawianie nowych towarów, robienie zwrotów, reklamacji itd. Śledzenie wydatków. Sporo osób ma problem z tym, że nie śledzi swoich wydatków, także taka aplikacja, która umożliwiałaby śledzenie wszystkich swoich wydatków, może być jak najbardziej cenna i przy okazji tworząc taką aplikację, możesz sporo się nauczyć. Ważne, żeby aplikacja w łatwy sposób umożliwiała wprowadzanie wszystkich wydatków, może też robiła zdjęcia paragonów czy faktur, opisywała wszystkie wydatki, prowadziła statystyki, kategorie wydatków itd. Zarządzanie bagami. Aplikacja szczególnie przydatna w branży IT, ale nie tylko. W każdej dziedzinie klienci zgłaszają jakieś uwagi czy bagi w aplikacji. Fajnym pomysłem może być zrobienie aplikacji, która będzie tym wszystkim zarządzać. Pozwoli zgłaszać klientom uwagi, następnie pracownik otrzyma powiadomienie, ewentualnie może przypisać do innego pracownika to zadanie. Po zrobieniu zadania można go oznaczyć jako gotowe i dać znać o tym klientowi. Układanie diety. Aplikacja, która pomoże nam ułożyć dietę. Możemy sobie komponować na różne sposoby nasze posiłki. Po wprowadzeniu posiłku otrzymalibyśmy sumę kalorii i wszystkich składników, to znaczy w szczególności zawartość białka, węglowodanów i tłuszczy. Aplikacja może śledzić nasze cele, nasze postępy. Możemy też wprowadzać jakiś system grywalizacji, dzięki czemu trzymanie diety może okazać się fajną zabawą. Trening online. W obecnych czasach wiele osób zamiast trenować na siłowni woli trenować w domu. Także dobrym pomysłem może być aplikacja, która będzie nam proponować trening. Możemy tutaj wybrać trening bez żadnych dodatkowych maszyn. Można też to dostosować do treningu biegowego czy jazdy na rowerze. Użytkownik wpisałby tylko cel, jaki go interesuje, a następnie aplikacja mogłaby zasugerować odpowiedni trening. Również jakiś etap grywalizacji będzie tutaj mile widziany. Sklep internetowy. Sklep internetowy może mieć sporo ciekawych funkcji, takich jak cały proces zakupu towaru, system płatności, system fakturowania, prowadzenie różnych statystyk może newsletter, magazynowanie, przesyłka. Opcji jest tutaj mnóstwo. Ważne też, żeby nie przesadzać. Recepta. Recepta, czyli jakiś podobny mechanizm do tego, jak obecnie działają recepty, musiałby stworzyć różne role dla zarejestrowanych użytkowników. Będą to osoby, m.in. lekarze, które mogą tworzyć nowe recepty. Będą też osoby farmaceuci z inną rolą, które mogą na podstawie recepty. I numeru wydać lekarstwa. Możesz też dać możliwość wydrukowania takiej recepty. Farmaceuta z kolei, na podstawie numeru PESEL i recepty, będzie mógł wydać lekarstwa. Mini system RP, czyli system do zarządzania przedsiębiorstwem, który ułatwia zarządzanie osobami w firmie, sprzedażą, finansami, księgowością, magazynem, kadrami, zaopatrzeniem i produkcją. Oczywiście nie musisz tworzyć dużego systemu, który będzie miał te wszystkie funkcje, ale jakiś mini system, który będzie zawierał kilka funkcji, możesz postarać się stworzyć. Platforma dla kursów online. To już też może być całkiem obszerna aplikacja, powinna zawierać spis kursów, możliwość dołączenia do kursu, płatności, zapis na listę mailową, wygenerowanie faktury, oznaczania użytkownika jako uczestnik danego kursu, no i możliwość oglądania materiału wideo szkolenia, do którego. Użytkownik dołączył, może też możliwość dodania komentarzy do wideo. Musi też być, oczywiście, możliwość dodania kursu od strony twórcy i, oprócz dodawania wideo, możliwość dodania dodatkowych materiałów do lekcji. Tyle aplikacji biznesowych na dzisiaj. Mam nadzieję, że znalazłeś też coś dla siebie. Kolejne propozycje, już w kolejnym materiale. A jeżeli taki odcinek Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i wszystkich bonusów. Link do zapisów jest pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj do zobaczenia w kolejnym materiale.